Pociąg Intercity Warta ze stacji Poznań Główna do stacji Warszawa Gdańska wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Warta ze stacji Poznań Główna do stacji Warszawa Gdańska wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 16-15 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14-13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12-11 znajdują się na końcu składu pociągu. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Warta przez Sochaczew już, no to wczoraj. Pociąg Intercity Warta do stacji Warszawa Gdańska odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Warta do stacji Warszawa Gdańska odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 8.27. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew podjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew odjedzie z przedworca PKP. Bus do Przedmieścia. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Kutno do stacji Skierniewice przez stację Bełchów za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 8.40. Za utrudnienia przepraszamy. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewice przez stację Bełchów za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice odjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewice przez stację Bełchów za pociąg LK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice odjedzie z przedworca PKP. Uwaga, po torze pierwszym, przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Po torze pierwszym, przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu.
zostanie wystawiony przez Wojtka Kapata. Planujemy odjazd autobus o godzinie 15:10. Autobus do Sochaczewa? Traka, my przyjeżdżamy, a przyjeżdżał flirt. Komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łódź Główne Sochaczew odjedzie sprzed dworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg kolei mazowieckich relacji Łódź Główne Sochaczew odjedzie sprzed dworca PKP. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki i Ełk, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Małkinia, Białystok wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki i Ełk, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Małkinia, Białystok wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociągi zawijają do rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.
autobus komunikacji Postanka i dostawcy Łowit w Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Udźwidzor zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowit w Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Udźwidzor zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.24. Wczoraj jest połączenie do Ełku, ale jest zastępcza komunikacja autobusowa. Same wagony do Suwałk. Tutaj się musi postawić do Przedmieścia. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź-Widzew podjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź-Widzew podjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żychy za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żychy za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.35. Za utrudnienia przepraszamy. Bus do Przedmieścia. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żuchlin za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Skierniewice do stacji Kutno przez stację Jackowice-Żuchlin za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Skierniewice-Kutno zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.35. Za utrudnienia przepraszamy. Pociąg Telka Zamojski ze stacji Kołobrzeg i Piła Główna do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów Lublin Główna wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg TLK Zamojski ze stacji Kołobrzeg i Piła Główna do stacji Hrubieszów Miasto przez stację Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny. Wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 9, 10 i 11 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 16 i 17 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 9. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do przełączy peronu.
Bus Skierniewice Kutno. Autobus z komunikacji ze Stankaj, ze stacji Kutno do stacji Skierniewica przez stację Bełchów za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewica zatrzyma się przed dworcem PKP. Autobus z komunikacji ze Stankaj, ze stacji Kutno do stacji Skierniewica przez stację Bełchów za pociąg ŁK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 15.40. Za utrudnienia przepraszamy. Zamoyski dalej przez Żyrardów. On jeszcze został jednak. Pociąg TLK Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów lub Lublin Główny, odjedzie z tego drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg TLK Zamojski do stacji Hrubieszów Miasto, przez stację Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów lub Lublin Główny, odjedzie z tego drugiego przy peronie pierwszym. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Intercity Mega ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście, przez stację Kutno, Konin, Poznań Główny, Szczecin Dębiec jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Mega ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Świnoujście, przez stację Kutno, Konin, Poznań Główny, Szczecin Dębiec jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg zawinięty rezerwacją miejsc. Wagony numer 18, 17, 16 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 15, 14, 13 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i podaje kierownik pociągu w wagonie numer 18. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Bus Kutno-Skierniewice. Tylko Zamojski jest Hrubieszowa przez Sochaczew. Pierwszy raz widzę husarza z mewą.
Tatarskiej to Sukiennice, ze stacji Gdynia Główna do stacji Zakopane, ze stacji Koluszki, Łódź Widzew, Włoszowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Sukiennice ze stacji Gdynia Główna do stacji Zakopane przez stację Koluszki, Łódź Widzew, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ, jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociągi zawiązane rezerwacją miejsc. Wagony numer 8, 7, 6 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 5, 4 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 3, 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga, po torze pierwszym, przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Po torze pierwszym, przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Pociąg Intercity Sukiennice do stacji Zakopane przez stację Koluszki, Łódź Widzew, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Sukiennice do stacji Zakopane przez stację Koluszki, Łódź Widzew, Włoszczowa Północ, Kraków Główny, Nowy Targ odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu.
Autobus z komunikacji zastępczej do stacji Łowicz Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew podjedzie z przedworca PKP. Pociąg Intercity Brda ze stacji Warszawa Gdańska do stacji Bydgoszcz Główna przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główna wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Brda ze stacji Warszawa Gdańska do stacji Bydgoszcz Główna przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główny wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 14, 15 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 11. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawądzie peronu. Komunikacji zastępczej ze stacji Kutno do stacji Skierniewica przez stację Bełków za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice zatrzyma się przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej ze stacji Kutno do stacji Skierniewice przez stację Bełków za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewice zatrzyma się przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 16.39. Za utrudnienia przepraszamy. Przyspieszony pociąg kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Przyspieszony pociąg kolei mazowieckich ze stacji Warszawa Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawądzi peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica przez stację Bełków za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewica odjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Skierniewica przez stację Bełków za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Kutno-Skierniewica odjedzie z przedworca PKP. Bus Kutno-Skierniewice. Przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Po torze drugim przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność, odsunąć się od prawądzi peronu. Po torze
pierwszą, przy peronie pierwszą przejedzie pociąg bez zatrzymania. Podążę pierwszą, przy peronie pierwszą przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od stałej łączy peronu. W Poznaniu będzie seria manewrów. Znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 17. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Cztery wagony. Pociąg tylko do kory do stacji Gdynia Główna, przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główna, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Sobota, wyjdzie z toru pierwszego przy peronie pierwszego. Pociąg tylko do kory do stacji Gdynia Główna, przez stację Kutno, Włocławek, Toruń Główna, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Sobota, odjedzie z toru pierwszego przy peronie pierwszego. Życzymy Państwu przyjemnej podróży.
Kolejowe do stacji Warszawa Główna przez stację Sochaczew, Warszawa Zachodnia, odjedzie z celu drugiego przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Uwaga, pociąg osobowy ze stacji Warszawa Rembertów, planowy przyjazd o godzinie 17.02, przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg osobowy ze stacji Warszawa Rembertów, planowy przyjazd o godzinie 17.02, przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Intercity Górski ze stacji Szczecin Główny do stacji Rzeszów Główny przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Nałęczów, Lublin Główny jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Górski ze stacji Szczecin Główny do stacji Rzeszów Główny przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Nałęczów, Lublin Główny jedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numery 11, 12, 13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numery 14, 15 znajdują się na końcu składu pociągu. Przystanki konduktorskie przyjmuje i dodaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Autobus komunikacji ze startowego stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia zostanie odstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji ze startowego stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia zostanie odstawiony przed dworcem PKP. Panowie, odjazd autobusu o godzinie 17.27. Autobus komunikacji ze startowego stacji Łowicz Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew zostanie odstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji ze startowego stacji Łowicz Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowicz Główny Łódź Widzew zostanie odstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 17.27. Pociąg Intercity Lubuszanin ze stacji Chełm do stacji Zielona Góra Główna i Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Lubuszanin ze stacji Chełm do stacji Zielona Góra Główna i Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Lubuszanin. Wagony numer 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15, 16 znajdują się na końcu składu pociągu. Przystanki konduktorskie przyjmuje i dodaje kierownik pociągu. Wagonie numer 10. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Intercity Lubuszanin ze stacji Chełm do stacji Zielona Góra Główna i Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Lubuszanin ze stacji Chełm do stacji Zielona Góra Główna i Gorzów Wielkopolski przez stację Kutno, Konin, Poznań Główna jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 10, 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 15, 16 znajdują się na końcu składu pociągu.
Przesłanki konduktorskie przyjmuje i dodaje kierownik pociągu w wagonie numer 10. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do stanowiska peronu. Intercity Górski do stacji Rzeszów Główny, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Pociąg Intercity Górski do stacji Rzeszów Główny, przez stację Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, na Łęczów, Lublin Główny, odjedzie z toru drugiego przy peronie pierwszym. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowit Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowit Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 17.27. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowit Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Łódź Widzew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowit Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Łódź Widzew zostanie podstawiony przed dworcem PKP. Planowy odjazd autobusu o godzinie 17.27. Przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Po torze drugim przy peronie pierwszym przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od kawałki peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowit Główny Warszawa Wschodnia odjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Sochaczew przez stację Bednary za pociąg osobowy relacji Łowit Główny Warszawa Wschodnia odjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowit Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Łódź Widzew odjedzie z przedworca PKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Łowit Przedmieście za pociąg EUK Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łowit Główny Łódź Widzew odjedzie z przedworca PKP.
Opóźniony pociąg osobowy ze stacji Warszawa Lambertów jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Opóźniony pociąg osobowy ze stacji Warszawa Lambertów jedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg kończy bieg, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.